taki oto wieczorny gość tutaj zawitał nam na matę. Myślę, że na razie to będzie, jak na razie będzie to big fish tej zasiadki, a jeszcze ona się nie skończyła, bo jeszcze dwie doby za nami. Piękny pysk, zobaczcie, duży i zapięty książkowo w dolną wargę, nie do wypięcia. Ogólnie bardzo silna ryba, bardzo waleczna. Fajnie powodziliśmy się troszeczkę na pontonie. Przypon standardowy, taki jak poprzednie. Plecionka w otulinie 35 lb, haczyk dwójeczka, 2x20 tonąca. I oto taki, tak chyba na dobranoc dzisiaj, jak na razie big fish tej zasiadki. Mamy godzinę koło 5 rano. Taki oto budzik obudził i powiem wam, że tak dał w kość, że to jest nieporozumienie. Piękna, długa ryba, więc zobaczcie. Miała czym pozamiatać. No, na pontonie byłem raczej tą mniejszością.
pięknie powoziła. Może nie ma tyle kilo, ile podejrzewałem, ale jest strasznie długi i mega silny. Oj, oj, oj. Piękny pełnouski. Wow, piękny. Dobra, ryba pójdzie na 3 minutki do worka. Przygotuję tutaj matę i zrobimy ładne fotki i wam pokażemy. Do usłyszenia, hej. Przyszedł czas teraz na poranny budzik, poranną lokomotywę. Dała w kość na pontonie. Może waga nieduża ryby, ale jest długa i ma naprawdę czym pozamiatać. No i przede wszystkim piękna. Kto mnie zna, to wie, że uwielbiam pełnouskie karpie. Zaraz wam ją pokażę. Zobaczcie tą ślicznotkę. Długą lokomotywę. Opa! Piękna, silna, długa lokomotywa. I to ubarwienie. Coś wspaniałego. Kocham pełnouskie karpie, naprawdę. I kocham je za to, że są śliczne, ubarwienie mają wspaniałe. Mega. Ok, zwracamy tradycyjnie wolność i niech wraca do swojego środowiska. Wow! I to było odejście z przytupem. Pięknie. Powiem wam, że zasiadka zaczęła się słabo, bo w czwartą dobę dopiero udało mi się złowić pierwszą rybę. A kończy się wspaniale. Więc jak na razie jestem już mega zadowolony, mega szczęśliwy i spełniony w 100%. A jeszcze ostatnia doba i zobaczymy. Może jeszcze bardziej będę zadowolony, ale i tak już jestem mega happy, szczęśliwy. Do zobaczenia. Siema.
pokażę Wam teraz pięknego golca z nocy. Fajna, silna, waleczna ryba. Mam nadzieję, że mi nie ucieknę, to ją Wam pokażę. Nie chcę. Dobra, już się chyba uspokoiła. Oto i on. Piękny nocny gość. Piękny golec z jeziorka Mississippi. Piękna, zdrowa, silna ryba. Wracaj do siebie. Ok, puszczamy rybkę wolno, niech wraca do siebie, niech rośnie cała i zdrowa. Dała mnóstwo energii i zadowolenia, niech wraca do siebie. Siemanko, ludziska. Rozpoczęliśmy właśnie ostatnią dobę naszej pięknej przygody na jeziorze Mississippi. Przewiozłem właśnie dwa zestawy. Czekałem troszeczkę, aż wiatr się ciszy, bo dzisiaj mega, mega wieje. Położyłem zestawy w miejscach, gdzie miałem ryby, gdzie dało mi rybę. Wymaga to troszeczkę precyzji mocniejszej, ponieważ mam tam dosłownie 30x30 takiego placyku, w którym umieszczam swój zestaw, więc wiatr mi akurat dzisiaj w tym nie pomaga w ogóle, ale udało się. Poczekajcie, tylko sobie łowię tutaj z dokręconym mocniej hamulcem, ponieważ wszystkie moje zestawy mam albo przed liliami, albo w liliach, tak jak na przykład w tym przypadku, że zestaw mam centralnie w środku w liliach, więc skręcam sobie hamulec, zaciągam gumę na kołowrotek aby jak najmniej pozwolić rybie uciec i zaplątać mi się tam w jakieś drzewa, w chaszcze, bo tam jest tego wszystkiego mnóstwo. Co prawda żyłka i tak czy tak ma swoją rozciągliwość, ale jest to i tak lepiej niż łowiąc w takich warunkach z odkręconym hamulcem, ponieważ wtedy żyłka bądź plecionka wyjeżdża z kołowrotka, no i mamy bankowo, że siedzimy w krzakach, że ryba jest w krzakach i wtedy jest walka i łowienie zupełnie troszeczkę inaczej. Jak na razie wszystkie ryby, a troszeczkę już się tutaj złapaliśmy, udało mi się w momencie brania w sekundę odciągnąć od tych zawad i wszystkie ryby jak na razie bezpiecznie trafiły do mnie na matę. Wiatr się wzmaga, więc będzie ciężko z głosem. Ja już będę kończył. Włączam sygnalizator i czekam na branie. Męcenie oraz zestawy końcowe. Opowiem Wam szybko, krótko, w dwóch zdaniach na temat męcenia tutaj na tej zasiadce oraz na temat zestawów końcowych, których używam. Jeżeli chodzi o nęcenie, w 95%, jeżeli jeżdżę nad wodę, dzielę sobie zawsze nęcenie, przygotowanie wody na dwa.
Jeżeli łowię na 3 kije, 2 kije nęcę samymi kulkami, 1 kij zawsze gdzieś tam nęcę mieszanką ziaren z pokrojonymi, pokruszonymi kulkami i dosyć mocno, obficie dopalam to bosterami, likwidami, płynnymi pokarmami. Jeżeli chodzi o nęcenie samymi kulkami, na sam początek rzucam około 25-30 sztuk kulek. Połowa tych kulek jest wrzucona w całości, połowa tych kulek jest w ręku rozkruszona, rozgnieciona i wrzucona na miejsce, na miejscówkę, w której następnie będzie umieszczony mój zestaw. Oczywiście nie liczę nigdy tego tak dokładnie, tak jak teraz mówię, po prostu chciałbym to tak bardziej zaokrąglić, przybliżyć Wam, ile mniej więcej kulek idzie do wody. Jeżeli chodzi o drugą część nęcenia, czyli ziarno i kulki, tak jak wspomniałem wcześniej, robię taką mieszankę. Z ziarnem używam orzecha tygrysiego, troszeczkę mniej kukurydzy oraz konopi. Mieszam to wszystko z połówkami kulek, kulki gdzieś tam też kruszę i tak jak wspomniałem wcześniej, wszystko obficie dopalam jakimś płynnym pokarmem, likwidem, bosterem. Następnie około 3-4 łyżki wielkości pięści idzie na każdy zestaw. No i to jest taki początek, że tak powiem, jak zawsze zaczynam swoją zasiadkę. Wiadomo, są wody, gdzie używamy samych kulek, są wody, gdzie używam więcej ziaren, są wody, gdzie używam bardziej zanęty sypkiej, smużącej. Dlatego mówię, wszędzie, gdzie nie pojedziemy, musimy się to my dostosować do wody, a nie woda do nas. Następnie, jeżeli widzę, że ryby biorą, ryby weszły mi w błowisko, za każdym razem, kiedy wywożę ponownie swój zestaw, staram się donęcić. Czyli staram się albo dorzucić kulek, albo dorzucić pokruszonych kulek, albo dorzucić tej mieszanki, o której wcześniej wspomniałem. Jeżeli zaś widzę, że ryba nie żeruje, nie ma zupełnie aktywności tej ryby, przy przewożeniu zestawów staram się albo nie dosypywać w ogóle, albo użyć jakiegoś punktowego nęcenia w PVA, czy to w worku, czy to w siatce. Też bardzo lubię obserwować miejsce położonego zestawu, czy ta zanęta znika, czy ta zanęta zostaje. Używam do tego albo takiej lunety, którą, że tak powiem, wkłada się do wody, albo, tak jak wspomniałem wcześniej, nagrywam sobie na kamerkę Hero 6 w tym przypadku, a następnie odtwarzam i wtedy widzę, czy pokarm znika z miejsca, w którym łowię, czy nie znika. Przeważnie też jestem w stanie na gołe oczy to zobaczyć, zaobserwować, ponieważ wtedy łowię na płytkiej wodzie, półtora metra i przy wysokim słońcu jesteśmy spokojnie w stanie zobaczyć i stwierdzić, czy pokarm jest, czy pokarmu tam nie ma. Jeżeli pokarmu nie ma, to ewidentnie ryba żeruje, ale coś jest nie tak, że nie pobiera naszego przyponu. To by było na tyle, jeżeli chodzi o nęcenie. Zestawy końcowe. Tutaj na tej zasiadce używam dwóch zestawów końcowych, przyponów. Opiszę pierwszy przypon. Zaczynając od haczyka, haczyk typu czot dwójeczka. Tutaj zawiązany jest na D-rigu, na sztywnym fluorokarbonie, około 5 cm. Następnie połączony jest on z grubą plecionką bez otuliny, plecionka 35 LB. I połączony materiał sztywny oraz plecionka jest krętlikiem z kółeczkiem. Dlaczego taki przypon? Bardzo lubię go stosować, ponieważ końcowy, ostatni sztywny element bardzo utrudnia wyplucie przez karpia, co powoduje lepsze zapięcie. Bardzo lubię ten przypon używać, jest on dla mnie bardzo skuteczny i serdecznie polecam go na łowiska z twardym dnem i naprawdę będziecie zadowoleni. Drugi klasyczny przypon. Przypon na, jak ja to mówię, na trudne, wymagające warunki. Długość około 30 cm. Przypon cały składa się z plecionki w otulinie 35 LB. Zawiązany tutaj jest na haczyku typu kurszęk. Rozmiar 1 lub 2, to już w zależności od preferencji. Ja lubię używać większych haków. Następnie zawiązany jest za pośrednictwem
za pomocą, przepraszam, pętelki typu D-Rig. Tutaj widzimy krętlik i do tego krętlika mocujemy sobie kulki. To jest przypon, którego używam na trudne warunki, na takie warunki, jakie tutaj spotkaliśmy na tym łowisku. Znajdujemy się na jeziorze Mississippi, gdzie łowimy w miejscach, gdzie jest mnóstwo zwalonych drzew, starych, zatopionych pomostów, jest mnóstwo krzaków, trzcinowisk, lil. W takich warunkach zastosowanie grubego, mocnego przyponu, moim zdaniem, jest to podstawa. Jeżeli z drugiej strony, jeżeli chodzi o zapięcie, nie mam z tym haczykiem i z tym, przepraszam, nie mam z tym przyponem problemów. Każda ryba, która jest zapięta, zapięta jest książkowo i jest nie do wypięcia. To jest dla mnie bardzo ważne. Takie hole są ciężkie, trudne, siłowe i ja muszę mieć pewność, że ta ryba będzie bezpieczna, bezpiecznie wyholowana, a ryba musi mieć pewność, że gdzieś tam to wszystko nie poplącze się, nie zerwie się. Następnie ryba wtedy ląduje w krzakach zaplątana, no i później się to kończy źle. Jeżeli chodzi o ciężarki, jeden rodzaj ciężarka na zrywkę 280, ciężarek płaski z takimi, że tak powiem, dzióbkami. Pomaga to na płaskim dnie, aby ciężarek nie przesuwał się, gdy wracamy do brzegu. Nieraz gdzieś tam mamy syf, brud na szpuli, gdzieś tam nieraz ta żyłka mocniej nam pociągnie. No i nieraz zdarza się, że zestaw jest podczas powrotu na stanowisko przeciągnięty. Używanie takiego ciężarka z wypustkami pomaga w tym, aby zestaw bezpiecznie leżał w miejscu, w którym chcemy i w miejscu, w którym go położyliśmy. Dziś zamykam oczy, bo sam nie wiem, co chcę ujrzeć, gdy w kolorowych dżunglach mało co jest ludzkie. Jesteś stąd, gdzie honor i ojczyzna to największe wartości, za które bratku pizgam. Wpieprzam się w to bagno, doskonale znając przeszłość, mając rozszarpane ego, ufam nadzieją jak dziecko. Powiedz czemu ten świat zmienia nas tak bardzo, że choć tak bardzo pragniemy, rzadko tu wracamy starcą. Nawet siema to dziś slogan bez wartości, gdy nas nie ma to spierdala, jak gdy trzeba biją piątki. Piątki ciała bez tej zbędnej moralności, albo suki co po ćpaniu widzą w tobie milion opcji. Dorośli, dzisiaj to twój jedyny argument, gdy znowu piję za nią od tygodnia kubek w kubek. Może już nie umiem żyć bez żalu tak jak reszta, bo dla mnie to nieproste, tak po prostu nie pamiętać. Zostawiam wersach więcej niż ty jedni w życiu, emocji, które żyją i działają jak wehikuł. Kiedy wracam do tych chwil, które ponoć są dziś zbędne, teraz zamknij oczy, przypomnij sobie więcej. Dzisiaj znów zamykam oczy, bo sam nie wiem, co chcę ujrzeć, gdy w kolorowych dżunglach mało co jest ludzkie. Jesteś stąd, gdzie honor i ojczyzna to największe wartości, za które brat. Witajcie. Co dobre, szybko się kończy. Tak też moja zasiadka, moja wyprawa na jeziorze Mississippi dobiega końca. Tydzień czasu minął jak strzała. No ale tak to już jest, to co dobre szybko się kończy. Jak miałbym w skrócie opisać swoją zasiadkę, połowa na plus, połowa na minus. Pierwsze 4 dni bardzo słabe, bardzo upalne, ryba kompletnie nie żerowała, zero aktywności. Druga połowa zasiadka, drugie 4 dni to kompletny zwrot akcji. Jednego dnia udało się złowić 5 ryb, z czego jestem mega zadowolony. Piękne ryby, piękne, dzikie, stare karpie i tak samo piękne, dzikie, stare jezioro. Ja Was tutaj serdecznie bardzo zapraszam, jezioro Mississippi. Wszystkie szczegóły dotyczące wody możecie znaleźć na Facebooku oraz uzyskać dużo informacji od właścicieli łowiska Czarka i Ewy. Mega miejsce, magiczne miejsce, więc jestem tego pewny, że jak przyjedziecie, to się zakochacie. Jeżeli ktoś lubi takie warunki, lubi dzicz, to na pewno będzie Wam to odpowiadało. U mnie chwila przerwy, czas do obowiązków, ale tylko na chwilkę. Już niedługo widzimy się na pierwszym spotkaniu Camilo Car Fishing Karpiarze Przyjaciele i widzimy się właśnie tutaj z moimi przyjaciółmi na jeziorze Mississippi. A potem już co? A potem zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Tam będziecie na bieżąco mogli śledzić moje wyprawy karpiowe. Na pewno będzie w tym roku jeszcze zagranica, na pewno w tym roku będzie duża zaporówka, więc myślę, że będzie warto i z każdej tej wyprawy jakiś tam film, myślę, że uda mi się skręcić.
Tymczasem do zobaczenia. Ja mam przed sobą jeszcze 500 km, więc czas do domu. Żegnajcie, siemka.